Jakiś czas temu dałem taki post odnośnie superbohaterów i tak spojrzałem przez pryzmat tego, co oglądamy w telewizji, że jak wielu z nas oglądało gdzieś Spidermana, jakieś filmy w ogóle Marvela. Myślę, że 90% osób widziało gdzieś postacie, które nie istnieją naprawdę, które są wygenerowane tak naprawdę tylko przez Hollywood albo przez jakieś różne kultury, ale patrząc na przykład przez Ironmana, jest to facet, który bardzo inteligentny, stworzył sobie strój, dzięki któremu ma siłę, można powiedzieć, że nadprzyrodzoną, tak? Ponieważ lata, strzela, tam różne rzeczy robi. I zobaczmy, że tak naprawdę technologicznie w pewien sposób jest to możliwe, ponieważ już dzisiaj wojsko wykorzystuje pewnego rodzaju stroje, które dodają prędkości, dodają siły. Więc gdzieś w przyszłości nie jest to wykluczone. Przez pryzmat takich filmów nastrajamy się na pewne rzeczy w naszej rzeczywistości, że faktycznie jest to w jakiś sposób możliwe, jest to gdzieś w przyszłości, czy gdyby takie osoby gdzieś zaczęły się pojawiać dookoła nas, to przez pryzmat tego, co jest nam pokazywane, bylibyśmy w stanie to zaakceptować. I teraz pytanie, co jest właśnie taką supermocą? Ponieważ patrząc u nas, co się dzieje, ja jeszcze będąc w kościele katolickim widziałem tak naprawdę większość z tych rzeczy, które u nas się dzieje, tylko że tam nie były prawidłowo nazywane i nie były tłumaczone, a tutaj mamy to wszystko pokazane w bardzo biblijny sposób, tak naprawdę to, co działo się w Biblii. I teraz patrząc, czy coś jest dziwne, czy coś jest wymyślone, to właśnie spojrzałem przez pryzmat Biblii, gdzie widać różnych proroków. Ostatnio właśnie tak o tym gdzieś rozmawialiśmy, którzy byli troszeczkę ponad swoje jakieś tam rzeczy, które w ich czasach występowały. Jonasz 3 dni w rybie, jeden chodził 365 dni nago, tak was Bóg ogołoci, inny jadł jedzenie smażył na krowich, czy tam na plackach, na odchodach, tak? I są to rzeczy, można powiedzieć, że kontrowersyjne, ale występowały już tysiące lat temu. I teraz patrząc, łącząc te dwie rzeczy, tak naprawdę, co jest dziwne, a co już było od tysięcy lat? Dziwne jest to, że są generowane supermoce w ludziach, które nigdzie wcześniej nie były opisywane w żaden sposób, a to, co już było od tysięcy lat, jest negowane. W momencie, kiedy ktoś chodzi, ma dar proroczy, mówi różne rzeczy do osób, podnosi je, bo to wszystko przede wszystkim jest po to, żeby ludzi podnosić. Większość superbohaterów ma moc po to, żeby służyć innym ludziom. Ale jeżeli ktoś służy drugiemu człowiekowi właśnie w taki sposób, że go uzdrowi, że wskrzesi kogoś, ma słowo wiedzy bardzo precyzyjne do czyjegoś życia, w tym momencie dla mnie osobiście to są te supermoce. Tylko pytanie, na kim budujemy swoje wierzenie właśnie. Ja swoje wierzenie zbudowałem na Piśmie Świętym, na tym, co jest napisane, co można... Znaczy wiadomo, że na końcu Ewangelii jest, że jeszcze wiele innych rzeczy Jezus uczynił, które nie zmieściłyby się w księgach całego świata. W związku z tym, patrząc w ten sposób, że wszystko jest możliwe w Bogu, różnego rodzaju uzdrowienia, różnego rodzaju wskrzeszenia, chodzenie po wodzie, rozmnożenia chleba, rozmnożenia jedzenia, dla mnie to jest supermocą, która jest już teraz dostępna dla każdego. Tylko właśnie, czy uwierzymy w to, że mamy to wszystko na wyciągnięcie ręki, Czy będziemy dalej budować sobie kolejny Marvel? Że no, mogłoby tak być, ale... W momencie, kiedy postawimy sobie ale, to nie doczekamy się pewnych rzeczy w swoim życiu, ponieważ będziemy negować to, co się dzieje dookoła. W związku z tym właśnie we mnie bardzo mocno pracuje to, że superbohaterowie w takim światowym brzmieniu są już dzisiaj pośród nas. Tylko trzeba to przyjąć, tak jak przyjęło się Marvela. Że no tak, w sumie byłyby pewne rzeczy możliwe. Także łatwiej jest niestety uwierzyć w życie kosmitów niż to, co się dzieje na Ziemi teraz. Że zachęcam po prostu do tego, żeby spojrzeć realnie na to, co się dzieje dookoła, realnie na to, co się działo już przez setki, przez tysiące lat, ale było gdzieś negowane. Tylko dlaczego? Właśnie dlatego, że ludziom brakowało chyba poznania Pisma Świętego, poznania Biblii. Także ja, odkąd zacząłem też czytać Pismo Święte, zobaczyłem, jak wiele rzeczy tak naprawdę jest tam opisanych, rzeczy też takich dziwnych. No bo kto 3 dni w rybie gdzieś tam był, prawda? Więc naprawdę to są rzeczy, które są realnie dostępne dla każdego z nas i jest obietnica od Jezusa, że większe rzeczy od Niego czynić będziemy. Także chwytajmy to i czyjmy większe rzeczy. Amen.